Pierwowzorem dialogu jest modlitwa, tak, która się zaczyna od słuchania, prawda? Mów, Panie, sługa Twój słucha. Czyli starotestamentowa struktura dialogu, która się zaczyna właściwie od słuchania. Który w istocie jest wsłuchiwaniem się. Tak. No i wtedy oczywiście mamy taki problem, dlatego że my chcemy też tylko nadawać. I wydaje nam się, jak my będziemy nadawać tak, jak inni nadają tutaj na tej ulicy, to my też staniemy w swoim miejscu, będziemy mieli swoje pudełko, wejdziemy na to pudełko i będziemy swoje nadawali. Tak nie zmienimy świata. Myślę, że powinniśmy się włączać do dialogu, a zatem też słuchać. Reagować jednak rzetelnie. Czyli z jednej strony ja polecałbym utrzymywać formę, jeżeli bierzemy już udział w dialogu, w tych rzadkich miejscach, gdzie jeszcze dialog się toczy, to utrzymywać formę, nie wyróżniać się formą. Tak jak wszyscy, zaczynać każdą wypowiedź od dziękuję, dobrze powiedziałeś, pogratulować czegoś. Ja to obserwuję często u człowieka, który nie jest katolikiem, ale jest lubiany przez katolików w Polsce, czyli u Orbana, który przyjeżdża do Parlamentu Europejskiego, ma tam mnóstwo wrogów, na poziomie formy jest w 100% taki, jak tam potrzeba. Nigdy jej nie narusza. Natomiast na poziomie treści korzysta z tego przywileju, że można mówić wszystko. Zatem możemy przekazywać taką naszą, także naszą treść, ale demonstruje, że słucha. I zauważyłem, że ludzie w polityce często już zaczęli zwracać uwagę na to. Mówią, to jest ciekawy polityk, bo słuchał. Panie pośle, mówił Pan właśnie o włączeniu się do dialogu. Chciałbym także spojrzeć, w jaki sposób na przykład Polska mogłaby się włączyć do dialogu w Europie. To znaczy dialogu, o którym kiedyś Jan Paweł II powiedział, że po upadku muru berlińskiego, po wydarzeniach w Polsce, że Europa wreszcie oddycha dwoma płucami. To znaczy, co w dialogu europejskim, a szczególnie w dialogu dotyczącym najbardziej fundamentalnych wartości, Kościół polski czy polscy katolicy, myślę, że bardziej katolicy mogą dać Europie. Myślę, że katolicy w Polsce mogą przede wszystkim dać Europie ciągle świadectwo. I nie mówię tutaj o księżach, nie mówię o biskupach, tylko o świeckich katolikach. Ja czasami, jak mam czas, jak okoliczności rodzinne na to pozwalają, ostatnio 2 lata pod rząd, idę na pielgrzymkę. I obserwuję, że na pielgrzymce, warszawskiej pielgrzymce akademickiej, idzie sporo ludzi, których byśmy się tam nie spodziewali. Jeden na przykład w tym roku szedł bardzo znany korespondent prasy niemieckiej. Myślałem nawet, że idzie jako dziennikarz przez moment. Siedziłem na Twitterze. Że chcę to opisać, prawda? A potem zrozumiałem, że nie, on nie szedł jako dziennikarz i właściwie napisał o tym artykuł tylko pod wpływem mojej perswazji, bo powiedziałem mu, wiesz, jeżeli tam byłeś, to świadectwo też jest ważne, prawda? I spotkałem tam na tym szlaku kilka osób, które przyszły popatrzeć na to dziwactwo, prawda? Takim też pierwowzorem takiego dziwaka, który daje przykład, jest dla mnie Jan Chrzciciel, który na pustyni zachowuje się dziwnie, a ludzie na niego patrzą. Jest światłem, jest jakąś wskazówką. Czyli tutaj z kolei, kiedy Pan pyta o to świadectwo, o ten dialog, to w tym dialogu takim podstawowym, podstawową naszą wypowiedzią powinno być świadectwo. I myślę, że to jest wielka siła polskiego Kościoła i polskich katolików, którzy nie zważając na różne problemy, na różne sensacje, na media, po prostu dają świadectwo. Bardzo często słyszymy, że właśnie mamy problem z tym świadectwem, to znaczy, że bardzo szybko Polacy wtapiają się w otoczenie. W zlaicyzowanej Europie oznacza to także zdystansowanie się do własnej duchowości, do własnej wiary, do Kościoła. Może to mieć różny wymiar. Czy rzeczywiście jest tak, że mamy problem z tym świadectwem? Nie, ja myślę, że tam... Ja tak na to nie patrzę. Część ludzi tam daje świadectwo. Widziałem takich w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, w Belgii. Myślę, że mamy problem z czym innym, że chcemy tu jednak wszystkim opowiedzieć, jak jest u nas i zrobić tak, jak jest u nas. Byłem ostatnio w Argentynie i ktoś mi powiedział, że papież Franciszek, kiedy był kardynałem, miałem tam takie kilka seminariów, spotkań na uniwersytecie, w kilku fundacjach i w pewnym momencie tam rozmawiałem o papieżu Franciszku, no i on, kiedy był kardynałem, to nigdy nie nosił sutanny. I pomyślałem, no nie, to mi się nie podoba, prawda? Ja bym wszystkim księżom w Argentynie zaraz nałożył sutannę. A potem pomyślałem, no nie, ale oni mają swój zwyczaj.
Mamy swoje podejście do religii. Wiele rzeczy sensownych w tym podejściu do religii. Wiele mogłoby się nam nie podobać. My jednak tutaj nie mamy takiej postawy dialogu. Raczej myślę, że polscy katolicy na Zachodzie chcą, nie są w stanie dostrzec też dobrych elementów życia Kościoła na Zachodzie. Na przykład, zaskoczę Pana, mądrego czasami, nie zawsze to jest mądre, czasami nas to oburza, ale mądrego rozdziału Kościoła od państwa. My nie mamy przemyślanej tej sprawy. I ta sprawa u nas jest nieprzemyślana zarówno po stronie państwowej, politycznej też, jak i po stronie kościelnej. I to nie jest tak, że wszystko, co u nas jest najlepsze. Ja na przykład uważam, że kilka elementów, kilka takich punktów stycznych Kościoła i państwa, i mówię to jako katolik, u nas nie funkcjonuje wcale dobrze. Warto by tutaj ściągnąć wzorce zachodnie. I wcale by to nie zaszkodziło pobożności w Polsce. I szczególnie, że te obecne struktury prowadzenia tego dialogu wbrew pozorom utrudniają jednej i drugiej stronie właściwą rozmowę o istocie rzeczy. To można było zobaczyć, jak długo Kościół i rząd dobierały się do siebie w sprawie funduszu kościelnego. To znaczy, że tak naprawdę nie było sprawdzonych, przećwiczonych kanałów do rozmowy na temat... Więcej tych przykładów można by dawać dużo. Na przykład nie ma zupełnie świeckiej obrzędowości w Polsce, która jest konieczna. Myślimy tak, katolicy myślą tak, wszędzie musi być ksiądz i myślą, że to jest dobrze. A nie przychodzi im do głowy, że czasami to jest po prostu nadużywanie księdza do rzeczy, gdzie ksiądz akurat być nie powinien. Albo być by nie musiał. Ponieważ nie ma żadnego religijnego uzasadnienia, ani społecznego nawet. Po prostu komuś jest wygodniej, bo jak przyjdzie ksiądz, to tak wypełni tę pustkę. Pustkę polskiego państwa, prawda? Powie, wtedy wszyscy przyjdą, jak jest ksiądz, nawet lewica przyjdzie, bo no, sami jakby bo to tak by się wypada, sami to by się pokłócili, ale jak przyjdzie ksiądz, to tam jest, nie wiem, zależy od szczebla, nie wiem, burmistrz, przewodniczący rady, aptekarz i ktoś. Jak jest ksiądz, to się spotkają. Jak nie będzie księdza, to jeden tylko z nich przyjdzie, inni nie przyjdą, bo tamten drugi jest, prawda? Czyli mamy taki problem, że na przykład zupełny brak świeckiej obrzędowości, a nam się wydaje, że te nasze wszystkie rozwiązania są takie najlepsze, nie? Wcale nie są najlepsze. Jest też tak, że niewierzący na Zachodzie bardzo często wracają do Kościoła, ale wracają z pozycji pewnego wyrafinowania standardów moralnych. To też o tym mówi w swojej książce, w tym wywiadzie papież Franciszek, że to nie jest tak, że świat, jak myśmy przywykli tak, powiedziałbym tak po rzeszowsku, lobidzić w Polsce, że wszystko, co jest teraz, to jest gorzej. W bardzo wielu miejscach na świecie standardy moralne, standardy etyczne są wyśrubowane dużo bardziej niż nam się wydaje. Na przykład w odniesieniu do korupcji. Na przykład w odniesieniu do stosunku do zwierząt. Ja tu nie jestem skrajny, mam tutaj dość konserwatywne poglądy, ale obserwuję, że ta wrażliwość warta jest zauważenia, a my mamy tutaj trochę taką, w Polsce taki przywilej sami sobie daliśmy, że jedziemy, mówimy, u nas jest lepiej, prawda? Czyli są takie podróże po Europie z kropidłem, w przekonaniu, że u nas jest lepiej, prawda? A to jest pycha. Czyli tak naprawdę, jakie jest zadanie nas, świeckich katolików, czyli Kościoła właściwie, w ramach tego dziedzińca dialogu? Gdyby miał Pan na przykład sformułować takie to musimy pokazywać, czego szukać? Jaką postawę także? Musimy pokazywać kulturę słuchania, bo ona jest taka wyjściowa, jest takim wyjściowym modelem, ja bym ją wyprowadził od modlitwy. I ja myślę, że jakbym miał taką dać krótką radę, to zacznijmy od tego, słuchajmy innych, także tych, którzy inaczej uważają, już zupełnie inaczej uważają. Respektujmy te formy, uczestniczmy w tym wszystkim, miejmy prawo uczestnictwa w tym dialogu poprzez formy, ale pokażmy innym postawę słuchania, a potem odpowiadajmy. Bardzo dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie i bardzo dziękuję za dyskusję. Dzięki.